Hej, witam was bardzo serdecznie w kolejnym odcinku Zagrajmy w Fallout 3. Uda ci się. Tak, no zaczynamy od momentu, kiedy nasz dalej. Bohater Tylko ma rok. A już chodzisz jak zawodowiec. Twoja mama była. Jak widzimy, już znajdujemy się w kryptach. Słuchaj, brzdącu, wiem, że nie. Dokładnie w krypcie 101. Zostawia, ale musisz zostać tu na minutkę. Zostań tu, a tatuś pobiegnie do biura. Nie będzie, tak, tutaj za ciekawych zadań nie mamy. Naszym pierwszym głównym zadaniem jest otwarcie kojca. Więc nie jest zbyt to pasjonujące. Którym się chwytało? Zaraz. O którymś można było podnieść piłkę, wiem. Dobra, mniejsza z tym. Czym to się robiło? Aha, dobra, już mamy w podpowiedzi Z. Dobrze. Tak, ustawimy sobie teraz. Dobra. Do inteligencji, może trochę do zręczności, charyzma i wytrzymałość. Dobrze, sobie zapiszemy. Krywca z ciebie, co? No, naszym następnym wątkiem po tym będą 10 urodziny. Już będzie trochę większe zagęszczenie akcji. Chcę ci coś pokazać. Widzisz to? To ulubiony cytat twojej matki. To z Biblii. Apokalipsa 21:6. Jam alfa i omega. Początek i koniec. Ja pragnącemu dam darmo pić ze źródła wody życia. Zawsze to uwielbiała. Dobrze, chodźmy. Zobaczmy, czy twoja mała przyjaciółka Amata chce się bawić. To chodźmy. I teraz... A, tak. Dokładnie. 10 urodziny naszego bohatera. Niespodzianka! Stanley, za szybko zapaliłeś światło. Oślepiłeś dzieciaka. Wszystkiego najlepszego. Możesz w to uwierzyć? On tak szybko rośnie. Wszystkiego najlepszego, kolego. Nie wierzę, że masz już 10 lat. Jestem z ciebie taki. Tak, to jedno tu jest trochę takie dziwne. Mało efektywnie wygląda gestykulacja naszych bohaterów. W krypcie 101 wszyscy po ukończeniu 10 lat. Trochę sztywno to wygląda. Proszę bardzo. Jako nadzorca niniejszym wręczam ci twojego własnego Pip-Boya 3000. Przyzwyczaj się do niego. Jutro otrzymasz... Tak, najprzydatniejsza rzecz w tej grze to jest. Dzięki niej możemy z systemu VAT korzystać. 10 lat kończy się tylko raz. Czy VOD, jakoś tak. No, no, masz Pip-Boya. Dobrze się bawisz? Utrzymaj. O, i to właśnie jest nasz Pip-Boy. Konany z... wow. Coś jeszcze? Nic. Dobra. A nie tego w tajemnicy? Tu jedziemy dalej. Nie mo... Wszystkiego najlepszego! Ale ci zaskoczyliśmy. Twój tata bał się, że nas przejrzysz. Ale powiedziałam, żeby się nie martwił. Tak łatwo cię zmylić. Teraz tak. Zaczniemy sobie ale tego. Ale ściemniasz. Dobra, skoro się tak wymądrzasz, to co mam dla ciebie na urodziny? Jak już mówiłem, pojedziemy sobie złą karmą, więc będziemy trochę chamscy. Dobra, dobra. Ostatnie pytanie. Kto jest twoim ulubionym barbarzyńcą?
Zgadza się, grognak. Numer 14 i to kompletny. Wiesz lub nie, ale znalazłam to w pudełku ze starociami ojca. Kto by pomyślał, że czytał komiksy? Chyba każdy miał kiedyś 10 lat. Cóż, pozwolę ci wrócić do towarzystwa. Pogadamy później, dobra? Tak. Wszystkiego najlepszego. Mogę uwierzyć, że... No nareszcie, skończyła gadać. Jest to jedna z wielu postaci, których nie lubię w tej grze. Jest bardzo gadatliwa i to trochę jest bardzo denerwujące. Wszystkiego najlepszego, synku. O. No chyba nie. Dobrze się bawisz? Dobrze się bawisz? Ojej, ale ja gadam głupoty. Czekasz na swój prezent, co? No dokładnie. No cóż, za moich czasów młodzi ludzie byli grzeczniejsi. Szanowali starszych. No, ale wtedy mieliśmy prawdziwego nadzorcę. Nie takiego jak ten tutaj z zarządzeniami i sekretami. Ale nie powinna mówić ci takich rzeczy. No cóż, staruszka ględzi, a ty wciąż czekasz cierpliwie na swój prezent. No właśnie. Pewnie można poprosić. Z pewnością jest bardzo ciekawy. Ale to twoje urodziny, więc proszę. Słodka bułka upieczona specjalnie dla tak, ciebie. Tak, każdy z pewnością marzy o takim prezencie. Mam nadzieję, że docenisz trud, jaki Amata włożyła w to przyjęcie. Ona z jakiegoś powodu naprawdę cię. Oto to. To, że Amata jest moją córką, nie zagrozi mojej pozycji nadzorcy. Nie pozwoli na to. Oczywiście dałem jej całe wsparcie, na jakie możliwości. Ciekawe, co to miało do naszej odpowiedzi. Ale nie mogę przyznać dodatkowej pomocy skryptu. Po prostu tego wymaga moje stanowisko. Ni mniej, ni więcej. Wiem, że Amata doskonale to rozumie. No. Jeszcze ktoś? Przyjęcie jest nawet całkiem niezłe. Jak na dzieciaka. Balony, czapeczki. Ale nie tak dobre jak moje. No, no. A, tak. Nie doszło do ciebie zaproszenie. O, rany, wielka tak, szkoda. Jaka szkoda. Zabawa była przednia. Fajna impreza, Łak. Hej, dzięki za zaproszenie. Naprawdę fajna impreza i w ogóle. Wiem, że Butch i ja dajemy ci popalić. Tak, chociaż jeden zadowolony. Co? W każdym razie wszystkiego najlepszego i w ogóle lepiej wrócę do... no wiesz. Jestem głodny, a ten głupi robot rozwalił tort. Daj mi ten. No i oto nasz Butch. Co by mu tu odpowiedzieć? Może to. O tak? Właśnie, Paul. Czemu nie przedstawisz nas swojemu nowemu znajomemu? Tak, tak. Uciekniemy sobie, bo niestety nie możemy włączyć trybu walki. Wszystko w porządku, synu? Nic ci nie zrobił. Mam nadzieję, że Butch nic ci nie zrobił. Powiesz mi, o co chodziło? O ten. To zatrzymanie się, bo postaci Butcha, no piękna poza. Ten mały. Tak myślałem, że to on zaczął. Odkąd się urodził, nic tylko rozrabia. Ja się tym zajmę, a ty staraj się nie wchodzić mu w drogę. Dobra. Dobra, Butch. Wszystko w porządku? Czy Butch znowu ci dokucza? No. Wolałbym, żebyśmy nie musieli. Będziemy sobie go kablować na kolegów. Ale w kolegów. Nie ma zbyt wielu dzieci w twoim wieku. W każdym razie musisz nauczyć się radzić sobie z łobuzami. Obawiam się, że świat jest pełen ludzi gorszych niż Butch. Ale nie pozwól, żeby zrujnował jeszcze się o tym przekonamy. No dalej, założę się, że ktoś jeszcze czeka na ciebie z prezentem. Ciekawe kto. Dość już tego, Butch. Jak ci się podoba twój Pip-Boy, synu? Dobrze pasuje i tak dalej?
aż tak chamscy nie będziemy. Weźmiemy sobie tą drugą odpowiedź. Oczywiście, tak jak każdy inny. Już ich przecież nie robią, co? Ale ten zachowałem dla ciebie. Seria A jest trochę cięższa niż niektóre modele, ale cię nie zawiedzie. Pewnie wytrzymałby nawet wybuch bomby. W zasadzie to wiem, żeby wytrzymał. Ale tu już możemy trochę bardziej docisnąć. Jasne, większość ludzi nie zwraca uwagi na swojego Pip-Boya, dopóki działa. W każdym razie mam to na twoje urodziny. To niewiele i pewnie już masz coś takiego, ale proszę. Wszystkiego najlepszego. Twoja matka o wszystkim usłyszy. Co tu mamy? No dobra. Jak już trzeba, to trzeba. Ej, Smyku, dobrze się bawisz. Nie będę już tolerować twojego... O co w ogóle chodziło Baczowi? Nie mogę uwierzyć, że chciał się bić na twoich urodzinach. Co za dupek. Tak, dokładnie. Boże, co za bałwan. No cóż, można było założyć, że Bacz zrobi z siebie idiotę. Kapujesz? Ha, bardzo śmieszny, tak. Taka dowciapna. Dobrze się bawisz? Skończyliśmy? Na razie. O, hej, to Jonas. Wszystkiego najlepszego. Przepraszam, że nie mogłem być na twoim przyjęciu. Słuchaj, zawołasz swojego tatę? No chyba nie. Ej, Smyku, dobrze się bawisz? Kurczę, no trochę to długo idzie i niestety będziemy za chwilę musiał, będę za chwilę musiał kończyć. Jest jak nowa. Hej, doktorku, tutaj już potrafisz naprawić niebo, prawda? Dzięki, zaraz go wyślę na dół. Ej, Jonas odezwał się. No nareszcie. Dobra, już nie będziemy tego czytać, tylko idziemy na dół. No nie. Wszystkiego najlepszego, skarbie. No dobra. Oczywiście, że nie masz 5 lat. Jesteś już dorosłym 10-letnim mężczyzną z własnym Pip-Boyem. I wiesz, co zrobiłam? Specjalnie z tej okazji napisałam dla ciebie wiersz. Mam nadzieję, że ci się spodoba. No nie, do niej może nie będziemy tacy chamscy aż. Ona jest w miarę w porządku. Oczywiście. No biegnij, skarbie, i baw się dobrze we własne urodziny. Dobra, to lecimy. Jak zwykle nie pamiętam gdzie. Aha, tutaj, dobrze. A, zawsze zapomniał, że na dole jest kompas, no tak. Co ty tu robisz, młody człowieku? Myślałem, że dzieciom nie wolno schodzić na poziom reaktora. Ej, spokojnie, droczyłem się tylko. Słuchaj, teraz, gdy masz już 10 lat, nie musisz już słuchać biadolenia dorosłych. Łapiesz? Ale naprawdę, postaci tutaj zachowują się dosyć drętwo. Chcę sam dać ci niespodziankę. To trzeba przyznać. Tak, oczywiście na ojca idzie. O, idzie, dobrze. Co powiesz na pewną niespodziankę? Nadzorca dał ci twojego Pip-Boya i jesteś już w odpowiednim wieku, żeby trochę popracować. Uznałem więc, że czas również i na to. Twoja własna wiatrówka jest trochę stara, ale powinna działać. Tak, tutaj właśnie pouczymy się strzelać. Nie będzie to zbyt ciekawe, no ale warto pobawić się, gdyż później możemy tą wiatrówkę otrzymać. Dobra, ale przesuniemy sobie tekst, bo mi się czas kończy. Dobra. Co mam zrobić? To sobie przesuniemy. Bieraj tę wiatrówkę. No, raus. Bam. Bam. Uwaga, Tora Drakan. Myślisz, że dobra, zabijemy sobie chrząszczyka i kończymy. Dobra, koniec. Teraz szybko sobie fotę walniemy. Dobra robota. I kończymy ten odcinek. Zdjęcie z wszystkiego najlepszego. Dobra. Dobrze. Jedziemy z tą fotą.